Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, pojawiła się w sieci wycięta scena z filmu The Batman. Jest ona na tyle ciekawa, że no, jest ona tutaj pretekstem dla mnie, żeby pogadać o paru kwestiach, no bo mam w związku z nią kilka przemyśleń dotyczących zarówno Jokera, jak i generalnie przeciwników Batmana w nadchodzących filmach. Tak jak wspominałem w moim materiale, w mojej recenzji, jeśli jej nie widzieliście, to zapraszam do sprawdzenia. Najpierw The Batman generalnie podobał mi się. Były tam rzeczy, które moim zdaniem wypadły słabiej, były tam rzeczy, które mniej mi odpowiadały, ale zasadniczo to był naprawdę solidny Batman. Nie najlepszy, nie bezbłędny, ale coś, co myślę, że po pierwsze dało mi dokładnie to, czego oczekiwałbym po wielkoekranowym Batmanie, a po drugie jest to na pewno baza, na której bardzo fajnie będzie budować, powiedzmy to, takie około Batmanowe uniwersum, jakie pewnie będzie, no właśnie Matt Reeves tworzył w kolejnych produkcjach. Niestety w tym filmie była jedna scena, która moim zdaniem wypadła absolutnie koszmarnie, no i to była ta scena właśnie z Jokerem pod koniec filmu, gdzie Riddler siedzi w Arkham Asylum, poznajemy jego sąsiada w celi obok i jest to właśnie Joker, grany przez Barry'ego Keoghana. Barry Keoghan jest absolutnie fantastycznym aktorem i z jednej strony super, że taka rola została obsadzona naprawdę no, zjawiskowym moim zdaniem młodym aktorem, który był świetny w zasadzie w każdym filmie, w jakim go widziałem, czy to Zabójstwo Świętego Jelenia, czy to Zielony Rycerz, czy to Eternals chociażby ostatnio, ale jedyny minus jest taki, że zazwyczaj widywałem go właśnie w rolach postaci, które są niepokojące, które jednocześnie są troszkę nieobliczalne, szczególnie Zabicie Świętego Jelenia, wydaje mi się, to był film, gdzie Keoghan grał bardzo Jokeropodobną postać, bym powiedział. Więc z jednej strony no super, że aktor zna już tego typu postacie, ale z drugiej strony jest coś fajnego, kiedy w tego typu ikonicznych, powiedzmy, rolach, już mocno ugruntowanych, powiedzmy, w popkulturze, obsadzani są aktorzy, którzy na pierwszy rzut oka nie wydają się tym najbardziej oczywistym wyborem. A Keoghan jest jednak dość oczywistym wyborem. I mimo wszystko, choć nie będę na pewno narzekał na ten casting, bo, tak jak mówię, to jest fantastyczny aktor, chętnie zobaczę go więcej, to z drugiej strony, no szkoda, że nie pokuszono się o wybór kogoś, kto znowu być może wywołałby kontrowersje, jak Heath Ledger, czy Jared Leto, czy ktokolwiek inny, czy Robert Pattinson chociażby przed The Batman. Moim zdaniem to bardzo fajnie, kiedy mimo wszystko aktor pokazuje, że jest w stanie wnieść coś nowego do danej postaci, mimo że wydawało się, że do tej postaci nie pasuje. Oczywiście czasami zdarzają się no, błędy castingowe, ale ufam akurat Reevesowi pod tym względem, że wybierze, powiedzmy, dobrze aktorów i mam wrażenie, że akurat w przypadku The Batman wybory castingowe były bardzo okej, więc no, Keoghan pewnie też sobie świetnie da radę. Problem jednak w tym, że Joker mimo wszystko jest już tak przeoraną popkulturową postacią, że mam wrażenie, że naprawdę ciężko będzie w tym momencie dodać coś nowego tej postaci, a nawet jeśli się uda, to bardzo szybko stanie się to głównie polem do porównań z pozostałymi Jokerami. Nie będę tutaj, myślę, specjalnie odkrywczy, kiedy powiem, że przydałoby się chyba jednak tej postaci parę lat przynajmniej odpoczynku, żebyśmy zdążyli troszkę mimo wszystko zatęsknić za Jokerem na dużym czy małym ekranie, bo tych Jokerów ostatnio było całkiem sporo i mam wrażenie, że też przede wszystkim rola Heatha Ledgera, ale też potem Joaquina Phoenixa, choć jasne, różne od siebie, to jednak też narzuciły pewien sposób, w jaki patrzymy na Jokera. Mam wrażenie, że publika na Jokera patrzy w tym momencie już nie jako tego klauna i księcia zbrodni, ale jako tego skrzywdzonego w przeszłości terrorystę, zabójcę, którego te filmy starały się troszkę urealistycznić i sprawić, że zamiast tym niepoczytalnym wesołkiem będzie raczej niepokojącym, mrocznym siewcą anarchii i chaosu i zniszczenia i tak dalej. Mam wrażenie, że choć rola Phoenixa i rola Ledgera były różne, to jednak wniosły podobne troszkę rzeczy do tego zbiorowego wizerunku tej postaci w tym momencie, szczególnie w tym filmowym wydaniu. Zdaję sobie sprawę, że Cameron Monaghan w Gotham poszedł troszkę w kierunku bardziej klasycznego, powiedzmy, Jokera, ale i tam chociażby sam jego wizerunek no, krążył wokół tego, co już kino nam w przypadku tej postaci pokazało. No i gdzieś pomiędzy tym była jeszcze rola Jareda Leto, który, nie to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale powiem to, Suicide Squad faktycznie próbował zrobić coś nowego, coś innego z tą postacią. Znowu zrobić z Jokera troszkę bardziej gangstera, ale trochę bardziej współczesnego gangstera. Nie takiego klasycznego vintage gangstera, jakim był, nie wiem, Jack Nicholson chociażby. I nie wiem, trochę mi szkoda mimo wszystko Jared Leto, bo wydaje mi się, że z jakimś lepszym scenariuszem, pod okiem lepszego reżysera, myślę, że byłby w stanie faktycznie dać występ, który no, byłby satysfakcjonujący. Byłby inny i być może nakierowałby troszkę inne światło na tę postać, by odszedł trochę od tego, co już narzucił Ledger, a potem jeszcze, powiedzmy,
podkreślił Phoenix. Troszkę szkoda pod tym względem. Szczególnie, że kiedy spotykamy Jokera później w Snyder Cut, to jest to Joker, który jest już po przejściach, który już wydaje się trochę zmęczony, który wydaje się być smutny. Plecie jakieś kompletne bzdury, jakiś filozoficzny bełkot, który chyba tylko dla niego ma sens. Znowu mam wrażenie, że gdzieś ten element takiej teatralności i entuzjazmu z tego, co się robi, tutaj uleciał. I szczerze mówiąc, już jestem tak zmęczony tymi edgy Jokerami, a ten Joker Keegana w tych dwóch scenkach. To są tylko dwie sceny. W przyszłości, w kolejnych filmach, ta postać może wypaść troszkę inaczej i to chciałbym od razu tutaj nadmienić, ale w tych dwóch scenkach znowu wypada jak jeszcze bardziej edgy Joker. Bo tutaj nie dość, że znowu jest to ten psychopatyczny morderca, który, nie wiem, jednocześnie uprawia psychoanalizę, gdy rozmawia z Batmanem i próbuje go tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze, to jeszcze jest zdeformowany i wygląda jakby faktycznie wpadł do kwasu i po prostu by go nieźle przypiekło tu i tam. I myślę sobie, kurczę, przecież to jest znowu to samo, znowu idziemy jeszcze bardziej, żeby ten Joker był jeszcze bardziej szokujący może. Żeby był jeszcze bardziej niebezpieczny, jeszcze bardziej psychopatyczny. Na dodatek teraz jeszcze wygląda gorzej niż wszyscy Jokerzy wcześniej razem wzięci. Bardziej jak, wiecie, no właśnie ofiara nieszczęśliwego wypadku, ale w taki realistyczny sposób. To nie jest ten Joker Nicholsona, który wpadł do kadzi i w sumie wyszedł po prostu z białą skórą, zielonymi włosami. No nie, tutaj oczywiście musi mieć jakieś oparzenia i tak dalej i ten wykrzywiony uśmiech, który trudno nawet określić uśmiechem. Co więcej, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Keegan jeszcze nie czuje do końca tej postaci, bo nie miał czasu nad nią popracować czy coś, ale nie czułem, żeby to była jakaś nowa, ciekawa interpretacja tej postaci. No czuć było tutaj głównie inspirację Ledgerem. I to w sumie tyle. Jakby w sposobie mówienia było nawet to charakterystyczne mlaskanie, w sposobie no właśnie intonacji głosem i zachowania. Miałem wrażenie, że tak jakby tylko na tej jednej interpretacji opar Keegan ten występ, że to nie było do końca jego, tylko jakaś jego wariacja na temat tego, jakim Jokerem był Ledger. Także no nie jestem jakoś zachwycony tym, co tutaj zobaczyłem. Mimo wszystko wydaje mi się, że można by iść w nieco innym kierunku z tą postacią i spróbować być może właśnie zaskoczyć publikę czymś, czego się nie spodziewają, bo z publika mam wrażenie, że spodziewa się, że ten nowy Joker w tym super mrocznym świecie Matta Reevesa, ale który jednocześnie jest mroczny, ale mocno przestylizowany, dostaniemy właśnie super mrocznego Jokera, który jednocześnie też wygląda jakby był psychopatycznym mordercą na pierwszy rzut oka. Wygląda tak samo niepokojąco, jak pewnie zachowuje się. A mam wrażenie, że Joker jest dużo fajniejszy, kiedy jest niejednoznaczny. Kiedy, no jasne, jest psychopatycznym mordercą, ale nie widać tego aż tak na pierwszy rzut oka, bo przede wszystkim jest tym klaunem i wesołkiem i lubi, kiedy kamery są skierowane na niego. Wydaje mi się, że Joker w tym stylu, który byłby bardziej teatralny, który byłby bardziej zadowolony z siebie, powiedzmy, i z tego, co robi, pasowałby do tego świata. Także w tym względzie, że Riddler, którego widzieliśmy w Batmanie, no również korzystał z tego, że no, wszystkie światła tutaj były zwrócone na niego, wszystkie kamery były zwrócone na niego, on sam nagrywał te swoje zbrodnie, nagrywał te transmisje dla Batmana i tak dalej, i tak dalej. Można by się dalej pobawić tym elementem, że Batman faktycznie sprawia, że ci superprzestępcy chcą mieć jego uwagę, więc stają się coraz bardziej teatralni w tym, co robią. Starają się, żeby ich zbrodnie robiły wrażenie, żeby nie były tylko zbrodniami, tylko żeby były takim wielkim happeningiem. A kto jest lepszy do tego, jak właśnie Joker, dla którego bardzo często forma jego, powiedzmy, przestępstw, czy zbrodni, czy jakichkolwiek innych, powiedzmy, akcji, ma dużo większe znaczenie niekiedy niż ich efekt. Szczerze mówiąc, ja bym troszkę poszedł w kierunku tego, co poniekąd próbował być może zaproponować Jared Leto. Dajcie mi dokończyć, okej? Okay? Dajcie mi dokończyć. Nie włączajcie jeszcze, proszę. I tak jak Riddler był tym, wiecie, skrzywdzonym typem, który swoją frustrację i żal wylewał tutaj na elity w postaci tutaj tych swoich zawiłych zagadek, tak Joker mógłby być jego przeciwieństwem. Mógłby w tym wypadku nie mieć żadnego dramatycznego backstory. W przeciwieństwie do, nie wiem, Jokera Joaquina Phoenixa na przykład. Być po prostu typem, który pragnie atencji i uwagi. I to jest coś, co go najbardziej tutaj nakręca. I w momencie, w którym pojawia się ktoś taki jak Batman, który też skupia na sobie całą uwagę, no to staje się on oczywiście naturalnym przeciwieństwem i idealnym przeciwnikiem dla naszego Jokera, który chce, by świat kręcił się wokół niego, chce, żeby to on nadawał ton tym wszystkim rzeczom, które dzieją się w mieście i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że można by pośmiać się tutaj trochę właśnie z influencerów, pośmiać się z osób, które no właśnie pragną udostępniać swój wizerunek, swoje życie, swoje przemyślenia w sieci, bo pragną uwagi. I całość oczywiście tutaj doprowadzić do takich wręcz groteskowych rozmiarów. Wydaje mi się, że wtedy można by mieć Jokera, który jest bardziej teatralny,
który jest jednak kimś innym niż ta interpretacja, którą widzieliśmy do tej pory. Bo nie zależy mu na, nie wiem, jakiejś wielkiej rewolucji, ani nie czuje się ofiarą, powiedzmy, społeczeństwa. Nie chce po prostu anarchii, nie chce siać zniszczenia dla zniszczenia. Ale ten nowy Joker mógłby po prostu uważać, że świat jest jego sceną i to jest jego 5 minut, żeby tutaj zabłysnąć. I wydaje mi się, że to byłby dobry punkt wyjścia. Oczywiście, no to jest tylko taki luźny pomysł, ale wydaje mi się, że można by zrobić z tego coś naprawdę ciekawego. Plus, nie mówię już o tym, że to byłby idealny Joker jako przeciwieństwo dla Batmana. Batmana, który woli trzymać się w cieniu, który woli nie zwracać na siebie specjalnie uwagi, który, no, przynajmniej chciałby, żeby tak było i myślę, że mawia sobie, że tak jest. Nie robi tego, co robi dla poklasku i dla uwagi, tylko, no, bo ma tę swoją misję. Po drugiej stronie staje ktoś, kto te wszystkie rzeczy po prostu wywraca na drugą stronę i jest ich zupełnym przeciwieństwem. Więc, no, wydaje mi się, że jest miejsce na także takiego Jokera. Takiego Jokera, który chce opowiadać żarty, który chce rozbawiać ludzi, ale na swój pokręcony sposób. A tak naprawdę oczywiście tylko jego bawi to, co on robi. Aczkolwiek to tylko przy założeniu, że musimy mieć tego Jokera, jeśli nie w kolejnym filmie, to w jeszcze kolejnym. Osobiście uważam wciąż, że dajmy sobie przynajmniej kilka dobrych lat na to, żeby odpocząć od tej postaci. Batman ma tak pojemną tutaj galerię złoczyńców, że myślę, że naprawdę będzie z czego wybierać. Matrix wspominał coś o doktorze Freeze'ie w takiej troszkę bardziej mrocznej konwencji. Myślę, że mógłby się tutaj sprawdzić, tym bardziej, że widzieliśmy go w wersji live action tylko w Batman i Robin, a Batman i Robin miał jednak diametralnie inną stylistykę niż to, co próbuje osiągnąć Matrix, więc czemu nie? To nie jest jakoś specjalnie wyeksploatowana postać. Jeśli już jesteś przy Batman i Robin, to może Poison Ivy, a może te postacie razem w jednym filmie i wtedy mielibyśmy ciekawy konflikt. Bo gdyby przenieść tę historię z Batman Animated Series i Batman i Robin też poniekąd do nowego filmu, no to mielibyśmy postać, która nie jest de facto zła. Wiecie, nie jest tak naprawdę mordercą i terrorystą jak Riddler mimo wszystko, mimo jego dramatycznego backgroundu, wciąż jest przede wszystkim, no, mordercą, ale właśnie postać, która robi złe rzeczy, no bo jest poniekąd do tego zmuszona, bo ma ku temu naprawdę mocną motywację i tą motywacją nie jest chęć siania zniszczenia, ani z tym guście, ale chęć pomocy ukochanej osobie na przykład. W przypadku Poison Ivy, no mamy ten cały oczywiście motyw ekologii, który gdzieś by tam mógł się toczyć w tle. I znowu mamy postać, która nie jest zła sama w sobie, powiedzmy, ale która ma nieco głębsze motywacje, by robić to, co robi. Ja osobiście jednak wciąż jestem największym fanem tych przeciwników, może w ten sposób, których w jakiś sposób tutaj zasugerował sam Robert Pattinson, czyli Court of Owls, Trybunału Sów, bo wydaje mi się, że to tematycznie pasowałoby najlepiej do ewentualnego sequelu tego filmu. W pierwszym filmie, The Batman, mamy przede wszystkim Batmana. Nie mamy za dużo Bruce'a Wayne'a. Bruce Wayne, widać, jest kompletnie nieprzystosowany do kontaktów z kimkolwiek. Natomiast myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby w kolejnych filmach tego Bruce'a Wayne'a było jednak troszkę więcej, żeby nasz główny bohater zorientował się, że jeśli chce faktycznie zrobić różnicę, to nie może być tylko typem w masce okładającym przestępców po pyskach nocą, ale musi też działać jako Bruce Wayne. No i w tym momencie wydaje mi się, że jeśli chcielibyśmy faktycznie zaangażować Bruce'a Wayne'a w tym filmie jakoś mocniej, no to Batman powinien walczyć niekoniecznie z jakimś losowym przeciwnikiem, któremu trzeba spuścić w pierdoli tyle, ale właśnie z czymś większym. Do walki z czym trzeba będzie właśnie również zaangażować Bruce'a Wayne'a. A Court of Owls to jest oczywiście grupa tych najbogatszych i najbardziej, powiedzmy, znamienitych mieszkańców Gotham z długą historią, z długim rodowodem, którzy są, no, oczywiście częścią tej konspiracji. To jest niewielki procent tak naprawdę tej elity Gotham, do której poniekąd, no, blisko ma Bruce Wayne. Więc wówczas Court of Owls mogli być przeciwnikiem zarówno dla Batmana, jak i też dla samego Bruce'a Wayne'a. Plus mielibyśmy troszkę odwrócenie tego schematu, gdzie w pierwszym filmie jednak mamy przeciwnika, który sam atakuje elity, a jednocześnie pochodzi, no, mimo wszystko z dosyć trudnej sytuacji społecznej poniekąd. Natomiast w drugim filmie wówczas przeciwnikami byłyby właśnie znowu same elity. Coś, co wydawałoby się Bruce'owi, że udało się jakoś tam trochę już przeczyścić przy okazji śmierci tych osób, które zamordował Riddler, ale też śmierci Carmina Falcona. Więc autentycznie Trybunał Sów wydaje mi się być w zasadzie idealnym przeciwnikiem, no wiadomo, przeciwnikiem w cudzysłowie, natomiast, no, idealnym przeciwnikiem dla Batmana, bo po pierwsze jest to coś, co jeszcze nie zostało zaorane przez
filmy, czy seriale, czy cokolwiek, bo też jest to, no, stosunkowo nowa kreacja, a po drugie myślę, że też tematycznie miałoby to sens, szczególnie w kontekście tego, o czym był pierwszy Batman. Szczególnie, że w pierwszym filmie poznaliśmy już trochę, jak funkcjonuje Gotham, jak duże znaczenie mają te elity w jego, powiedzmy, funkcjonowaniu. Poznaliśmy trochę tych szemranych interesów, poznaliśmy paru graczy, którzy biorą w tym nieustannie udział, więc no, wydaje mi się, że warto byłoby tutaj, w tym miejscu, iść trochę dalej, podwyższyć poprzeczkę, powiedzmy, i opowiedzieć coś więcej nie tylko o Batmanie, a tutaj znowu, tak jak mówię, byśmy musieli poznać nieco lepiej Bruce'a Wayne'a, nie tylko Batmana, ale też właśnie o Gotham, jego historii. A biorąc pod uwagę, że też w pierwszym filmie Gotham było ważnym bohaterem wręcz tej historii, no to myślę, że wszyscy chętnie dowiemy się o tym Gotham czegoś więcej. A kto wie, może w przyszłości pójdziemy jeszcze dalej i pojawią się takie postacie jak Dr. Hart. I po konspiracji związanej z sowami dostaniemy konspirację związaną z Black Glove. Ja cały czas liczę, że kiedyś, wiem, że to nie będzie pewnie Matt Reeves, ale że kiedyś za parę lat pojawi się jakiś reżyser, który będzie ogromnym fanem Rano Batmana w wykonaniu Granta Morrisona i będzie chciał zaadaptować tę szaloną rzecz do kina. I wtedy to będzie mój Batman w 100%. Póki co jednak cieszę się tym, co mamy, a dostaliśmy naprawdę udany film i myślę, że widoki na to, co będzie w sequelach, tak czy siak, myślę, są pozytywne, bo widać, że zajmują się tym ludzie, którzy wiedzą, co robią i nawet jeśli nie wszystkie opcje, które oni będą eksplorować, mi się będą podobały, czy będą tymi, które ja bym wybrał, to myślę, że sama marka jest w dobrych rękach, więc będę czekał na ewentualne sequele, spin-offy serialowe i tego typu rzeczy. I to by było w takim razie tyle mojego tutaj luźnego wywodu o Jokerze i przeciwnikach Batmana. Mam nadzieję, że skłoni was to do własnych przemyśleń na ten temat. Podzielcie się nimi proszę tutaj w komentarzach. Chętnie sobie poczytam, jakie wy macie pomysły na ewentualnych kolejnych przeciwników Batmana, ale też to, co generalnie powinno się wydarzyć w kolejnych filmach, a także jak podobał wam się Joker Barry'ego Keegana i jak się zapatrujecie na jego kolejne występy i czy chcecie go od razu w kolejnym filmie, czy może dopiero za jakiś, powiedzmy sobie, czas. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!